qu'est-ce que tu veux que les gens sachent à propos de la Pologne? Déjà, j'aimerais bien que les gens sachent que la Pologne, c'est pas la Russie. Ça paraît con, dit comme ça, mais c'est vrai que quand je suis arrivée en France au début, beaucoup de gens pensaient que chez nous, les ours polaires se baladent dans les rues, qu'il y a de la neige jusqu'au cou tout le temps. Chciałbym zdementować wszystkie plotki na temat tego, że Polska jest jakimś po prostu zaściankiem. Nazywam się Radek Babirecki, mam 22 lata. Jestem studentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Alors moi je m'appelle Ania, j'ai 26 ans, je viens de Pologne, un petit village pas très loin de Varsovie. Actuellement j'habite à Paris. Je suis vidéaste, chanteuse aussi en devenir et de temps en temps à temps partiel je bosse au bar. Deze video gaat over Polen en de stad die je hier ziet, Warschau. Helemaal vernietigd tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar vandaag opnieuw een moderne hoofdstad die post-Sovjet-Polen weerspiegelt. De millennials en de Gen Z'ers hier hebben de communistische tijd nooit meegemaakt en kennen Polen als een land dat snel verandert. J'ai grandi dans un milieu, on va dire pauvre plutôt. Il faut savoir qu'en Pologne, maintenant ça change un petit peu, mais à l'époque il n'y avait pas vraiment de classe moyenne. Donc il y avait des gens soit assez aisés, soit des gens comme moi, voilà. Tata prowadzi własną firmę i własne interesy, własny biznes. Moja mama pracuje w, nazwijmy to, korporacji takiej lokalnej, totalnie biurowa praca. Il y a beaucoup de dépendance, d'alcoolisme aussi malheureusement. Et c'était notamment le cas de ma famille et c'était un environnement qui était assez compliqué pour s'épanouir, pour grandir de manière sécurisée, de manière stable. Et donc je pense que si j'ai choisi de partir de chez moi et carrément de changer de pays, c'était aussi pour en quelque sorte fuir ce destin-là. To wywodzę się z bardzo takiej rodzinnej rodziny. Dużo czasu spędzaliśmy wszyscy razem, mam też kuzynostwo, młodsze rodzeństwo. Więc wszyscy mieszkamy raczej w jednym regionie, więc na wszystkie święta, jakieś takie większe okazje rodzinne się zawsze spotykaliśmy, spotykamy. Bardzo lubię wracać w ogóle w moje rodzinne strony, do moich przyjaciół, do rodziny. Zawsze czuję się tam dobrze, czułem się tam dobrze. Je savais que je voulais partir à l'étranger et je me suis inscrite sur un site opère.com. Je savais que je voulais faire ça parce que c'était mon seul moyen, on va dire, de partir à l'étranger vu que je venais d'une famille qui n'était pas très aisée. Na de val van de Sovjet-Unie, zo'n 30 jaar geleden, beleefde Polen een bloeiende groei. Toch hebben volgens veel Polen alleen de elites daarvan geprofiteerd. En daardoor werd de kloof tussen het stedelijke, welvarende deel van Polen en de landelijke inwoners steeds groter. De maatschappelijke kloof werd duidelijk tijdens de verkiezingen van 15 oktober 2023. In het westen van Polen, dat rijker en liberaler gezind is, stemde men vooral voor de centrumpartij Burgerplatform, met als leider Donald Tusk. Tusk is een voormalig president van de Europese Raad. Zijn Burgerplatform staat recht tegenover de regerende conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid, afgekort PIS. PIS slaagde er niet in om de absolute meerderheid in het Poolse parlement te krijgen. En dat ondanks een goed uitgedachte strategie. Want de katholieke partij was er eerder al in geslaagd om Polen te verenigen die zich buitengesloten voelden, door hen hulp en een herverdeling van de rijkdom te beloven. Avec l'arrivée du PiS au pouvoir en 2015, la religion commençait vraiment à être le centre du pays. Parler de Dieu à la maison, ça existait toujours. Ça ne me dérangeait pas forcément vu que j'ai grandi comme ça. Mais le moment où on commençait à nous priver du choix, c'est le moment où je me suis dit en fait, il faut que je parte. Ja zostałem wychowany w wierze katolickiej. Kiedyś miało to znaczenie, a może nawet nie miało, bo jako dzieci raczej mało jesteśmy świadomi tego, na czym to wszystko polega. Aktualnie nie ma za bardzo, bo staram się być dobrym człowiekiem i nie postrzegam tego przez pryzmat chodzenia do kościoła czy
rzeczy związanych po prostu z religią. Déjà, religion, c'était une matière où on y allait, on avait des notes. Donc déjà, à partir de quel moment, qui donne le droit en fait, de noter si on croit bien en Dieu ou si on croit pas bien en Dieu? Tak, ja myślę, że jest znacząca różnica. No, to jest dość normalne różnice po prostu pokoleń. Oni wychowywali się w innych czasach, w czasach, gdzie religia, kościół, wiara były takim filarem bardzo wpływowym na życie. Gdzieś tam życie od tego było uzależnione. Myślę, że to gdzieś kiedyś mogło blokować po prostu czyjeś poglądy, że taką znaczącą różnicą jest to, że po prostu przestaliśmy się przejmować opinią innych. De generatiekloof verklaart voor een groot deel de resultaten van de laatste verkiezingen. Bijna 69% van de 18 tot 29-jarigen ging stemmen. Dat is veel meer dan bij de vorige verkiezingen in 2019. De Poolse jeugd is het duidelijk niet eens met PIS en zijn nationalistische anti-LGBTQ-opvattingen en anti-migratieretoriek. Myślę, że większość ludzi głosowała przeciwko PiS-owi. W sensie była za koalicją, po prostu za... To jest też, wydaje mi się, partia młodych albo partia, która zdobyła bardzo duże poparcie młodych w ostatnim czasie. No bo nie ukrywajmy, nie każdy zgadza się, a raczej może nawet i większość młodych ludzi nie zgadza się z... poglądami PiSu. Moi j'ai voté pour la coalition, c'était pas ma partie de prédilection. Même mes amis qui n'ont pas voté pareil, tout ce qu'on voulait en fait, c'est que le PiS n'a pas la majorité. I myślę też, że przez to, że była taka duża frekwencja, że władza się zmienia, ludzie to dostrzegają i po prostu chcą lepszej Polski, lepszej demokracji, lepszego narodu, mocnego narodu. Narodu, który się po prostu nie dzieli, przez którego nie przemawia nienawiść i po prostu staram się w to wierzyć, że to się po tych wyborach zmieni. Le résultat de ces élections là, c'est une sorte de chance pour mon pays. C'est une sorte de bouffée d'air en fait, en termes de tout ce qui peut se passer. Il y a moyen qu'il se passe rien. Et c'est une bonne chose. Dans le sens où les lois d'extrême droite, les lois de droite et les lois qui s'en fait pour nous priver de beaucoup de choses ne vont pas passer étant donné que le PiS n'a pas la majorité au Parlement. Un officieel partnerschap tussen homoseksuele stellen légaliseren, dat is een van de prioriteiten van Donald Tusk en zijn partij Burgerplatform. En dat is een grote uitdaging, want de huidige wetten rond homoseksualiteit zijn bij de meest homofobe in de EU. En er is nog een gevoelig onderwerp, abortus. Donald Tusk wil abortus legaliseren tot 12 weken zwangerschap. Niet vanzelfsprekend, want abortus is al 2 jaar verboden in Polen, behalve in gevallen van levensgevaar, verkrachting en incest. Il y a une clause de conscience qui s'est formulée, qui fait que le médecin, le gynécologue, il a le droit de prescrire la pilule si ça lui convient et si ça va pas à l'encontre de ses croyances. Ce qui fait qu'en ce moment, il y a énormément de médecins qui ne prescrivent pas la pilule. Donc on peut y aller, on peut demander l'ordonnance. Ils vont nous dire non, voire même ils vont nous regarder de manière condescendante. Ma meilleure pote polonaise, elle a dû se confronter à cette situation-là. Elle a fait le tour des 5 gynécos avant de pouvoir avoir la pilule. Et un jour, elle m'a demandé de lui ramener une pilule de lendemain de France, juste au cas où, si un jour il se passe un truc, vu qu'en Pologne, on ne peut pas vraiment l'avoir. Encore une fois, ça existe, mais c'est encore plus dur de l'avoir que la pilule contraceptive. Zulke ingrijpende maatregelen konden goedgekeurd worden omdat PIS het bestuur volledig in handen had. Op 8 jaar tijd installeerde de PIS politici bijvoorbeeld als rechters aan het hoofd van het machtige constitutioneel hof. Via deze weg kon de partij dus ultraconservatieve maatregelen opleggen, zoals beperkingen op abortus. En zelfs de media zijn niet aan deze invloed ontsnapt. De publieke omroep is een kanaal voor propaganda geworden, gericht tegen PIS-tegenstanders. En ook in de wereld van cultuur, waar PIS kunstwerken boycotten die ze als anti-Pools beschouwden. Maar van binnenuit voelde Radek geen ideologische druk. Absoluut voel ik me vrij als het gaat om het uitoefenen van mijn werk.
Na dobrą sprawę jeszcze go nie wykonuję, nie nazwę siebie aktorem musicalowym, natomiast obserwując to, co jest grane w teatrach, w telewizji, w filmach, nie ma żadnej cenzury, która po prostu uniemożliwia przedstawienie siebie, tak? Polityka nie ma takiego wpływu na film, na kino, na teatry, na spektakle. Wiadomo, one, jeśli są kontrowersyjne, to spotykają się z opinią publiczną, ale opinią publiczną są ludzie, którzy mają różne poglądy, ale nikt nie idzie za coś takiego do więzienia. Brussel heeft Warschau herhaaldelijk financieel gestraft, omdat het de wetten en de waarden van de EU niet respecteert. This is the first time ever that a court of a member state finds that the EU treaties are incompatible with the national constitution. De komst van Donald Tusk kan de spanningen verlichten, maar toch zijn Poolse jongeren die zijn opgegroeid met Polen als EU-land sceptisch. Chciałbym, żeby Polska była w pełni demokratycznym krajem, krajem, w którym wszyscy się szanujemy, krajem, w którym nikt nie boi się być sobą. I myślę, że klucz do takiego rozwiązania leży po prostu w nas, w naszym społeczeństwie. Mieliśmy niedawno wybory, była rekordowa frekwencja, więc to znaczy, że ludzie gdzieś tam dążą do tego, żeby po prostu osiągnąć ten stan i walczą o swoje. Même si la Pologne devient un pays idyllique, qu'on a tous envie d'avoir, je ne retourne pas là-bas. Pour une raison très simple, je me sens à côté de me sentir polonaise ou de me sentir française, je pense que je me sens tout simplement européenne. Je pense que je me sens plus citoyenne du monde que citoyenne dans n'importe quel pays. Nie czuję potrzeby wyjazdu za granicę i konkurowania z innymi ludźmi z innych krajów, którzy gdzieś tam szukają siebie za granicą, bo uważam, że jestem w stanie totalnie spełnić się tutaj i po prostu zrobić karierę i być sobą i dawać siebie innym, bo troszeczkę o to w tym chodzi, prawda? Nie potrzeba wyjazdu za granicę, żeby się po prostu spełniać i czuć spełnionym. Bien sûr que ça me manque. J'essaie d'y retourner aussi souvent que je peux pour revoir les rues que je connais, revoir mes amis, revoir ma famille, remanger des bonnes pierogies. Clairement, ça me manque. Il y a une citation en polonais que j'aime beaucoup. Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie. Ça veut dire que la situation dans le pays dépend de l'éducation des enfants, dépend des adolescents, dépend de comment les jeunes voient le monde.